Witam, witam. D2 gwint do Volkswagena Golfa 4, bory Audi A3 8L, przednio napędowe, wszystko, kluczyki do regulacji twardości, do wysokości i tak dalej. Ok. No i mamy przednią kolumnę. Czy wyjmę to na szybko, czy nie wyjmę? Wyjmę. Dobra. Ładnie wyglądało, chociaż tu zdejmiemy to. Ok. Więc kolumna, jak to w D2, z dolnym regulowanym mocowaniem. Jak widać, mamy uchwyt też na łącznik, również w przednio napędówce. I sprężynka. Jest tu tkanka, dobra, pospinane. I sprężynka. I przednia kolumna wygląda tak. Druga przednia kolumna. Tył. Kurczę. Aż się dziwię, że to jest przednia napędówka. Aż sprawdzę na pudełku. Jest tam przednia napędówka, bo kurczę, taka krótka sprężyna. 4x4. Aha, no właśnie. Więc tak jak mówię, po sprężynie tyłu można było poznać, że jest to wersja 4x4. Także na początku nasz błąd, dlatego sprężyna uzmysłowiła nam, że to jest 4x4, bo króciutka sprężyna w wersji przednionapędowej, dużo dłuższe sprężyny. A tu są w Quattro for Motion i tym podobnych, takie króciutkie właśnie. No i amorki tył będą inne, czyli oczko właśnie. Amorek też by zdradził całą sytuację, tylny, czyli mamy u góry amortyzator również na oczko do wersji 4x4. Regulacja twardości również na amortyzatorze i dolne regulowane mocowanie. Raz. I dwa. Szybkości wstęp był zły, ale żeśmy to wyprowadzili. Także gwint D2 z regulacją twardości, regulowanym mocowaniami do Golfa 4, Audi A3, Seat Leona, Octavii, Beetle'a, New Beetle'a, nie wiem, czy coś tam jeszcze pominąłem, Toledo, dwójki, do, ale wszystko wersja 4x4. Także zapraszamy, na razie, cześć.